Na krytej pływalni Delfin w Wadowicach odbył się finał powiatowy w pływaniu. Współzawodnictwo przeprowadzono w następujących grupach wiekowych. Igrzyska dzieci to roczniki od 2007 do 2012, Igrzyska młodzieży szkolnej to roczniki 2005 i 2006 oraz licealiada roczniki 2000 i młodsi. Głównym organizatorem zawodów był powiatowy koordynator sportu Jan Szewczyk. Nad naszym zdrowiem będzie szło pani Karolina, która ratownik medyczny. Zaczynamy od dzieci, od dziewczynek najmłodszych, rocznik 2010-2012 i zaczynamy od stylu grzbietowego. Pani Sa. Do wody wchodzimy. Od kiedy pływacie? Nie wiem. Nie, od 10 lat chyba. W klubie czy jak? W klubie, ale od kilku lat w klubie. A ty? No, od 7 lat też w klubie. Ile masz pierwszych miejsc? Znaczy, trofeów mam chyba 5, a medalów mam dużo. A ty? No, nie zliczę tego, bo jest trochę tego dużo, a pucharów mam chyba 2. Kto was trenuje? Pan Grzegorz Iżyk. Daniel Adamczyk. Puk z Karol Wadowice. Losator Kraków. Styl do wełny. Kolejne, ostatnie 3 osoby w stylu do wełny. Tor numer 2 Winter Maja. Tor numer 3 Stelu Amelia. Tor numer 4 Wilson i Gabriela. Była okazja oglądać najlepsze zawodniczki i zawodników z całego powiatu. Oto wyniki zawodów. Igrzyska dzieci, rocznik 2010-2012. Kategoria dziewczęta, styl grzbietowy. Miejsce pierwsze Martyna Kurowska ze Szkoły Podstawowej w Lanskoronie. W stylu klasycznym pierwsze miejsce zajęła Aurelia Puchała ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach. W stylu dowolnym zwyciężyła Wiktoria Kurowska ze Szkoły Podstawowej w Lanskoronie. W kategorii chłopców w stylu grzbietowym miejsce pierwsze Łukasz Bajak ze Szkoły Podstawowej w Brzezińce, w stylu klasycznym Nikodem Pacult ze Szkoły Podstawowej w Stanisławiu Górnym i w stylu dowolnym Wojciech Pluta ze Szkoły Podstawowej w Brzezińce. Igrzyska dzieci rocznik 2007-2009. W kategorii dziewcząt w stylu grzbietowym zwyciężyła Małgorzata Pyka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach. W stylu klasycznym Antonina Kasperek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni. I w stylu dowolnym Natalia Dyduch ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach. W kategorii chłopców pierwsze miejsce w stylu motylkowym zajął Jakub Kutkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach. W stylu grzbietowym Mikołaj Rybski ze Szkoły Podstawowej w Kleczy Dolnej, a w stylu klasycznym pierwsze miejsce zajął Oskar Polak z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Wieprzu. W stylu dowolnym pierwsze miejsce Wojciech Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach. W kategorii Igrzyska Dzieci w sztafecie 6x25 m stylem dowolnym pierwsze miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach, natomiast w sztafecie 6x25 m stylem dowolnym w kategorii chłopców miejsce pierwsze Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach. Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2005-2006 w kategorii dziewcząt w stylu motylkowym pierwsze miejsce dla Małgorzaty Łozińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach, w stylu grzbietowym miejsce pierwsze Małgorzata Gajczak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach, w stylu klasycznym Natalia Palarska ze Szkoły Podstawowej w Izdebniku i w stylu dowolnym miejsce pierwsze Joanna Durbas ze Szkoły w Stanisławiu Górnym. Kategoria chłopcy. Styl motylkowy, miejsce pierwsze Łukasz Żmij ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach. W stylu grzbietowym miejsce pierwsze Kamil Matiaszek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Styl klasyczny, miejsce pierwsze Oliwier Kolber zespołu szkół samorządowych w Inwałdzie i w stylu dowolnym Mateusz Stuglik ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie. W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafecie 6x50 m stylem dowolnym w kategorii chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach. W
kategorii dziewcząt szkoła w kategorii dziewcząt również szkoła podstawowa nr 1 w Wadowicach i licealiada, czyli rocznik 2000 i młodsi. Dziewczęta, styl motylkowy, miejsce pierwsze Anita Iwanicka, zespół szkół i placówek oświatowych Kalwarii Zebrzydowskiej, w stylu grzbietowym Emilia Drzazga z Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, styl klasyczny, miejsce pierwsze Maja Kowalska, Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach, styl dowolny, pierwsze miejsce Aleksandra Dokupil, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. Kategoria chłopcy, styl motylkowy, miejsce pierwsze Rafał Majer, Liceum Ogólnokształcące Andrychów, styl grzbietowy Karol Gajczak, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, styl klasyczny Karol Sowa, Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach i styl dowolny Michał Jurzak, Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach. W sztafecie 6x50 metrów stylem dowolnym w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce dla Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach. Pierwsze miejsce w sztafecie 6x50 metrów w kategorii chłopców również dla pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach.